Halo, halo, witajcie w sobotę. My już w samochodzie, jedziemy na zakupy, ale dzisiaj nie jedziemy na zakupy do Lidla. Jedziemy sobie na zakupy na fajny bazar w Den Haag. Ja bardzo lubię tam na ten bazar jeździć, bo tam naprawdę są dużo tańsze też ceny niż w supermarketach. Możemy tam kupić dobre warzywa, dobre owoce. No i ja zawsze kupuję u Turka mięso. Także dzisiaj sobie zrobię tam zakupy. A i oczywiście ryby, bo tam jest bardzo dużo ryb od wyboru do koloru. Naprawdę takie rodzaje ryb. Także ja dzisiaj sobie tam kupię ryby też. No i muszę wam powiedzieć, że my od wczoraj mieliśmy tą konferencję i dzisiaj mamy sklepy pootwierane. Także bardzo się cieszymy, bo salony fryzjerskie nam pootwierali. No i mamy pootwierane sklepy. Oliwi sklep już dzisiaj jest normalnie otwarty. Także fajnie. No my jedziemy na ten bazar. Nie wiem, tam też są stoiska z butami, ściuchami, ale nie wiem, czy te stoiska były też pozamykane, nie wiem, ale od dzisiaj mamy wszystko pootwierane. Także ja jadę na takie fajne zakupy, pokażę wam oczywiście później, co kupiłam. No i pokażę wam trochę też tego bazaru, żebyście zobaczyli, oczywiście, że tak. Ja was zabieram ze sobą na ten bazar. Będę chciała jak najwięcej wam pokazać, bo to jest naprawdę bardzo duży bazar. No, my jedziemy do Den Haag. Wielki bazar w Holandii tutaj jest w Beverwijk. No tam to już jest mega wielki bazar i super tam jest. Tam jest wszystko. No ale ten bazar też jest fajny, on nie jest mały, też jest fajny i ja tam bardzo lubię jeździć, chcemy też sobie tam coś zjeść, no ale restauracje jeszcze mamy pozamykane, także nie wiem, może tam sobie coś na tym bazarze, jakieś rybki kupimy tak do jedzenia, no na pewno kupimy, w ogóle sobie kupię świeże pieczywo też u Turka. Także ja tam uwielbiam robić zakupy, bo tam naprawdę jest wszystko pieczywo, takie świeżutkie, pyszne. No u nas dzisiaj jest taka pogoda szara, bura i ponura. W ogóle cały tydzień mamy tak, że jak rano wstajemy, to jest taka mgła, jest tak wszystko zamglone. Ale powiem wam, że temperatura nie jest... nie jest niska, jest temperatura względna, nie jest zimno. Mamy fajnie. Nie jest zimno, o. Co ja już zaś zaczynam kombinować? Nie jest zimno, ale jest tak właśnie przyciemnawo. No, więc... ja już teraz, no bo już zaczynam marudzić. No, Aśka kończy marudzenie i na pewno się zobaczymy tam na tym bazarze. Także widzimy się niedługo.
No i my już jesteśmy, ale szukamy miejsca na zaparkowanie, bo jesteśmy na parkingu już, ale jest bardzo dużo ludzi. No, sobota, normalne. Tutaj pani pakuje bagaże swoje, może ona będzie zwalniać? Nie. Nie, niestety. Jedziemy dalej, 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 dalej. Dalej. Bo i chajli mech, w kumili nie tam. A, okay. Pani się pakuje, bo ma wózek z dzieckiem i będzie wyjeżdżać, także mamy miejsce, jest, jest, jest. No zawsze w sobotę jest dużo ludzi, normalne. Den Haag jest dużym miastem, tutaj mieszka dużo obcokrajowców. Przewaga obcokrajowców jest z Turcji. Także Den Haag, w Den Haag bardzo mieszka dużo ludzi z Turcji. No i w Holandii też mieszka dużo z Maroko, bo w Niemczech jest też przewaga Turcji. Ale tutaj Den Haag jest, mówią, że to jest mały Istanbul. Mała Turcja, także tu wszyscy dzisiaj robią zakupy i właśnie tu widać samych dużo obcokrajowców. No Holendrzy też są, oczywiście Holendrzy mają swoje stoiska tutaj z ciuchami, bo owoce, warzywa to przeważnie wszystko mają Turcy. Ale ryby, ale stoiska z perfumami, z ciuchami mają też Holendrzy. Okej, widzimy się zaraz. Muszę wam pokazać, jakie tutaj jest piękne mięso. Zobaczcie. Coś pięknego. Właśnie tutaj robię u tego pana zawsze zakupy. No i ja już kupiłam mięso, kupiłam ryby. Jest dzisiaj bardzo dużo ludzi, no ale to jest normalne. Sobota. Pachnie niesamowicie, aż mi się jej zachciało. No i Martin zaniósł to do samochodu, bo my mamy tutaj zaraz na dole blisko samochód zaparkowany. Także te zakupy nosimy. Najlepiej nosić to i żeby z tym nie chodzić. A teraz idziemy, kupimy warzywa i kupimy owoce, bo ja tutaj zawsze dużo warzyw kupuję, owoce. Także zapach jest niesamowity. Pachnie chlebkiem, pachnie mięsem pieczonym, rybami pieczonymi. Ten bazar ma urok niesamowity. Tutaj jest naprawdę przepięknie. Okej, widzimy się później. Teraz już jesteśmy na warzywach. Tutaj są wszystkie warzywa. Zobaczcie. Tutaj naprawdę zakupy można zrobić. Wszystko świeże.
Także my idziemy robić dalej zakupy. Jest bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo. Zobaczcie, jaki wybór z oliwkami. Zaraz właśnie chcemy kupić tutaj pyszne oliwki. Okay. Super tomatoes! Super tomatoes! Kochani, ja już obkupiłam się, musiałam sobie kupić szalik, bo jak wychodziłam z domu, to myślałam, że jest taka pogoda, że nie jest zimno, ale jest zimno, jest taki chłodny wiatr i kupiłam sobie szaliczek za 3 euro u Polek. Polki dziewczyny sprzedawały, aha, i rękawice grube. Też za 3 euro te rękawice. Także kupiłam sobie też piękny plecak, ale to jak przyjadę do domu, to wam wszystko pokażę, co sobie kupiłam. Kupiłam sobie też bardzo fajny swetr, no ale to wam pokażę w domu. Także my dalej sobie tutaj chodzimy, robimy zakupy. Jest dużo ludzi, jest zimno. No, halo, ludzie weseli. Chyba dlatego, że już jest pootwierane wszystko. O, tutaj są bransoletki, łańcuszki. Idę oglądać. Okej, okay, widzimy się później. Widzicie tam tą głowę z tego? Głowa barana chyba. My jeszcze czekamy tutaj, bo chcemy sobie kupić kurczaka. No ja już nie wiem, co ja gadam. Kurczaka chcemy sobie z grilla kupić. A nogi z kurczaka będę miała na wieczór, na obiad, ale oni pieką i ja chcę te świeżutkie. Także 5 minut jeszcze poczekamy i już zakupy wszystkie zrobiliśmy. Teraz jeszcze ten kurczak i jedziemy do domku. W ogóle jest dzisiaj bardzo zimno. Tak jak mówiłam, kupiłam sobie ten szalik, ale mi cała kurtka od tego szalika obeszła. Także za 3 euro szalik, ale się nie sprawdza. Okej. Okay. Także
Jeszcze tutaj pochodzimy sobie, bo 5 minutek mamy. Zakupy zrobiłam naprawdę fajne. Dużo warzyw, dużo owoców. Wszystko mam. Mięso mam na prawie miesiąc sobie kupiłam. Wszystko poporcjuję i do zamrażalnika. Także my widzimy się już u mnie w domu, dlatego że wam też pokażę, co kupiłam. No i ja już jestem w domku. Teraz zrobiłam sobie miejsce w zamrażalce i będę wszystko rozpakowywała i pokażę wam trochę, co kupiłam. Tutaj są mięsa. Tutaj mam mięso wołowe. To mięso kupiłam na rolady. Tutaj mam skrzydełka. Tutaj są nogi z kurczaka, piersi z kurczaka i mięso mielone. I teraz muszę to wszystko poporcjować i to idzie do zamrażalnika. Teraz przechodzę do ryb. Tutaj mam salm. To jest chyba łosoś, chyba tak, salm. Tutaj mam ryby w całości, to jest, one się nazywają rodepon, nie wiem jak po polsku. I tutaj mam kalamary. Także to zamrożę i to zrobię w tygodniu, bo tutaj mam kilogram. Także to, co kupiłam z ryb. No i tutaj kupiłam dwa DAW, to jest żel pod prysznic, dwie pasty Colgate i kupiłam sobie taką fajną bransoletkę na rękę. Ona kosztowała 7 euro, bardzo fajna taka na lato, fajnie jak się tak na kolorowo ubierze i do tego taka bransoletka. I kupiłam sobie gumkę, taką panterkę, bo mam taką czarną, ale ja często noszę panterkę też i kupiłam sobie panterkę. Tutaj mam jajka, pietruszka, 3 pęki pietruszki, 3 pęki mięty, papryka, ogórki, cebulka ze szczypiorem i czerwona kapusta. Z owoców mam mandarynki, winogron, tutaj są banany i tutaj są pomarańcze, jabłka takie zielone dobre kupiłam i tutaj mam baklawę. Także do kawy wieczorem dzisiaj będzie baklawa. Oliwki zielone z czosnkiem. Tutaj jest papryka nadziewana serem. I tutaj to jest podobne do naszych gołąbków polskich. To się nazywa dolma. To jest taka potrawa turecka. Ale to jest zawinięte w liście winogrona. To jest naprawdę pyszne, ja to uwielbiam. No i tutaj mamy birek. To jest taki przysmak ze serem. To jest bardzo dobre. Tutaj mamy marokańskie naleśniki. Tutaj sobie kupiłam bułkę, chciałam w aucie zjeść, ale on mi tak ją zapakował tam, że ja jej nie mogłam znaleźć. No a tutaj są różne rodzaje pieczywa, bułki. No, takie same tureckie, pyszne pieczywo. Także to też muszę sobie
popakować. Bo tego wszystkiego jest tyle, że ja nie wiem, kiedy my to zjemy. No ale Oliwia dzisiaj też jedzie do swojego chłopaka, także myślę, że ona też trochę rzeczy ze sobą zabierze. No i ja już jestem po tej stronie, wszystko rozpakowane. Tak jak widzieliście, same pyszności, także będę jadła i nie będę robiła diety. Będę się obżerać. Okej, co sobie jeszcze zakupiłam? Kupiłam sobie taką patelnię dwustronną. To wygląda tak. Ona się otwiera i możemy mięso smażyć, warzywa, ziemniaki i obracać. Ją sobie zamykamy i ją sobie przewracamy. Także ta patelnia mi się tak spodobała. To jest taka dwustronna, bardzo fajna. I zobaczymy, jak ona się sprawdzi. Także ta patelnia kosztowała 18 euro. I jestem bardzo zadowolona, no ale zobaczymy, jak się sprawdzi, jak będę coś piekła. Kupiłam sobie dwie farby do włosów z Garnier, bo tak jak widzicie, ja teraz przeszłam na jasny blond. Teraz jeszcze nie będę farbowała włosów, bo mam dobre, ale to sobie już tak kupiłam na zapas. Plecak, o którym Wam mówiłam. Plecak jest taki. Bardzo fajny, takiego jasnego koloru nie mam i on mi się bardzo spodobał. Taki bardziej na wiosnę, na lato. Kupiłam sobie też dwie pary leggingsów. W sumie jedne to są takie spodnie. To są takie leggingsy. Tutaj mają takie srebrne lampasy po bokach. Takie do codziennego biegania. I kupiłam sobie takie spodnie. Ja już jedne podobne takie mam. To są takie Moro do Adidasów. Bardzo fajne też. Bluza do tego. I jesteśmy fajnie na sportowo ubrani. I co ja jeszcze? A, no i co ja sobie jeszcze kupiłam? To jest taka bluza. Zobaczcie. Ona jest taka dłuższa. Ona jest z takiej jakby wełny. To jest koszula taka. Ale ona jest bardzo ciepła. Była w różnych kolorach, ale ja sobie wzięłam takie spokojniejsze kolory. I ona jest cieplutka. I będę miała na takie, na wiosnę już, na takie cieplejsze dni, zamiast kurtkę, to mogę sobie założyć tą bluzę. Ta bluza kosztowała 15 euro. Ona najpierw kosztowała 45, a teraz była obniżka na 15 euro. Także mi się to bardzo spodobało i mówię, ja muszę to mieć. Także zamiast kurtki. No i to będzie to wszystko już. Tutaj sobie kupiłam do łazienki, do kafli, bo już mam taką przyniszczoną szczotkę, a dzisiaj właśnie muszę sprzątać łazienkę i szczotka mi jest potrzebna. I kupiłam sobie zaparzacz do herbaty, bo jeden miałam, kupiłam sobie w Niemczech, ale tak zakręciłam, że nie mogłam go odkręcić i niestety, ale poszedł do kosza. Także dzisiaj musiałam sobie kupić drugi. Założyłam sobie tą bluzę. Zobaczcie, to jest taka kurteczka. Ona tak mi sięga do kolan.
bardzo fajna na takie wiosenne dni. Z tyłu wygląda tak, na takie wiosenne dni, już cieplejsze dni. Nie będę musiała nosić kurtki, tylko będę sobie zakładała tą bluzę. No i ja myślę, że ja już się będę z Wami żegnała. Ja jeszcze muszę trochę rzeczy porobić. Pranie muszę powiesić i tak jak mówiłam, tą łazienkę jeszcze chcę sobie dzisiaj wysprzątać. Tylko to, bo tak to mam czysto w domu. No ale mi się wydaje, że ja już dosyć dużo dzisiaj nagrałam i nie chcę, żeby ten filmik z kolei był bardzo długi. Także myślę, że mój filmik dzisiejszy Wam się spodoba. Proszę o paluszki w górę, paluszki w dół, jak się komuś nie podoba. No i proszę o subskrypcję mojego kanału. Dajcie mi trochę więcej motywacji do nagrywania, bo moje subskrypcje w sumie stoją tak w miejscu, nie podnoszą się. No ale to nic, ja nagrywam też to sama dla siebie, żebym kiedyś miała pamiątkę, żeby moje dzieci kiedyś miały pamiątkę po mnie. Także no trudno się mówi, jak ktoś nie chce mnie subskrybować, to nie. No lepiej, żeby te subskrypcje się zwyższały, także proszę też o subskrypcję. No i życzę Wam jeszcze miłej soboty. Jutro mamy znów niedzielę, dzień naprawdę wypoczynku. Także również miłej niedzieli. No i ja Was zapraszam na następny mój filmik. A kiedy on będzie? Na pewno będzie w następną sobotę. A może coś w tygodniu też nagram, zobaczę. Różnie to bywa też u mnie, bo w tygodniu też ja biegam i zawsze jest coś do zrobienia. Także zobaczymy, kiedy będzie, to dostaniecie powiadomienie. Także miłego weekendu jeszcze i widzimy się w następnym filmiku. Pa!